Hej, zobacz, jestem w szkółce, gdzie jest trochę cytrusów. Od takich małych. Zobacz, ile tu jest limonek. Sporo też oliwek. O, tam dalej to nie można chodzić, niestety. Ale zobaczcie tutaj. Miło popatrzeć, te małe chinoto. Są też tutaj kalamondynki, też takie większe. Tutaj limekłaty. Zobaczcie, jaka cytrynka. A tutaj z lewej cytryny, ale pójdźmy na razie prawą stroną. Tutaj mamy kalamondynki, klementynki. Zobaczcie, tutaj sporo budd. Wszystkie te żółte, tutaj donice, to buddy. To jakieś takie większe okazy, co my tutaj mamy. Za 160 euro grapefruit. Tutaj małe pomarańcze. Tutaj pomarańcza też, trochę większa. Ta jest limonka australijska. Zobaczcie, ma już takie małe te. O, małe owoce. Jej jeszcze nie mam i w sumie nie jest to jeden z nielicznych cytrusów, które mi się nie podobają. Co tutaj jeszcze dalej mamy? Tutaj wygląda jak kalamondyna. Co to jest? Tak, kalamondyna. Tutaj coś większego, pewnie pomarańcza. Pomarańcza. Tutaj też kalamondynka. Tutaj mamy trochę cytryn. A tutaj mamy nasz szpalerze, co też mi się bardzo nie podoba. Dużo cytryn do wyboru, ale też kumkwaty. A tutaj co to jest? Kalamondynki? Nie, kumkwat obwata. Tutaj mandarynki. Zobaczcie, jaka fajna kalamondynka. Te takie większe cytryny. Jaka taka cytryna kosztuje tutaj? 160 euro na takim wysokim pniu. Też kalamondyna. Tu mamy jeszcze jakieś większe okazy. Tutaj jest cedro. Nie jest opisany jaki. Kalamondynka, a zobaczcie, jaki ładny grapefruit. Ile kosztuje? 160 euro. Tutaj mamy, proszę, pomelo. Też spory. I tutaj grapefruciki. To pewnie taki, to będzie chyba pomelo. Albo nie, grapefruit chyba. Nie widzę teraz tej tabliczki. O, zobaczcie. A to jest pomelo. Chociaż, szczerze mówiąc, nie wygląda na pomelo. Także wygląda bardziej na grapefruita. Co tutaj pisze? Pisze niby, że pomelo, ale pomelo ma bardziej taki meszek. Zobaczcie, mam taki odcinek, jak rozróżnić pomelo od grapefruita. Ło, widzicie tą cytrynkę tutaj? Co to jest? Zaraz zobaczę. Też tylko pisze cedro.
Także pewnie Citrus Medico Maxima. Jeszcze jest tego tutaj spore, jak widzicie. O. Także ładny wybór. Także link w opisie, gdzie to jest. Już tu kiedyś byłem, także jeszcze są jakieś starsze filmy.